Witam Państwa na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Drug Dealer Simulator 2. No i działamy. Co my tutaj mamy zrobić? Mamy zapracować na zaufanie Lanzo. Mamy znaleźć przypadkowych klientów. Rozejrzyj się po archipelagu i znajdź przypadkowych klientów, by dokonać dodatkowych sprzedaży i podnieść popyt. No, no właśnie. Mamy tutaj też zamówienia po prawej stronie, jak widać. Estefania Cruz, nieprzypisany, proszę uprzejmie. Dobra. I co my mamy zrobić jeszcze? Pozyskać informacje o dostępnych kryjówkach. Mamy wejść na jacht Bilego, to za chwilę zrobimy. I mamy odebrać pieniądze Lanzo. Zabierz pieniądze z walizki Lanzo. Aha. No to już mamy z głowy. Dobra, klicamy. A, tych drzwi nie. Właśnie muszę naumieć. Dobrze, idziemy w takim wypadku. Ile tutaj jest kasy? O, gruba gotowa. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby z nią chodzić. Natomiast mamy wejść tutaj na jacht. No powiem szczerze, całkiem niezły ten jachcik. Podoba mi się. I co teraz będzie się działo? Kryjówki pomagają rozwijać biznes. Dobra, nie ma problemu. I co się stanęło? Gdzie ja jestem, tak by the way? O, popatrz. Billy, gotowy? Chodź za mną. Prowadź. Nie wiem, kurczę, gdzie ja się przytargałem, ale... Trochę. Moje kolana radzą sobie dobrze, ty się moimi kolanami nie interesuj. Ja się trochę boję, gdzie ja idę, kuźwa, w ogóle. A, dobra. Na balkonie, tam gdzie snajper będzie, kuźwa. Miał zasięg, nie? Umebluj swoją kryjówkę, by poprawić jej statystyki. Dobra. Co, mam tu usiąść? Przeszłość mnie dogoniła. Wybierzmy tę opcję. Dobra, uruchomiliśmy małą operację narkotykową z Markusem i innymi. Dobra, zioło, amfa, łatwe rzeczy, przynajmniej na początek. Dobra, jesteś bogaty. Chcesz teraz stać się częścią nielegalnej operacji? Okej. Czyli generalnie milicja też tutaj jest, władza też tutaj jest, funkcjonariusze będą obecni, z tego co czytamy. No i fajnie, bo w jedynce to fajne było nawet. Don't worry. We'll think about that when you get large enough for them to care. By then, we'll have other worries. No dobra, fajnie. Okay, listen. Here's what we'll do. I'll make some phone calls, do some arrangements and get back to you later. We've got a lot of work to do. No dobra, jedziemy do chałupy. Wiadomość głosowa od Markusa jest gdzieś. Czyli co? O, a myślałem, że to hajsiwo jest, ale nie. Iść do samochodu, by wrócić. Jak do samochodu, jak ja łodzią przypłynąłem? Dobra, musimy sprawdzić wiadomości na automatycznej sekretarce. W porządku, mamy zdeponować pieniądze, tylko gdzie? Zdeponuj zebrane pieniądze w jednym z lombardów. A, okej. Ciekawe. Gdzieś tu jest telefon? Przydałaby się jakaś budka. Jak są teraz wyjść? Dobra, gdzieś wyszedłem. O. Do tego samochodu mam wejść? Także ten. Używaj zmysłu percepcji, by prześwietlić interaktywne... Dobra. No w porządku. No to ciśniemy dalej. Jeszcze się ani razu nie przejechałem autobusem, kurde. A już dwiema łodziami pływałem, bo na samym początku przecież. No i teraz. No i samochodem jechałem. No i co? No i kuźwa jajco.
Cóż to tam jest? Co to tam się... My musimy przez ten... Aha, dobra. Sprawdź wiadomości, ale to później. Znajdź przypadkowych klientów. Ale podejrzewam, że tutaj towar by trzeba było mieć jakiś. Możemy tam podejść, zobaczyć jak to działa. Ale mnie się wydaje, że tam przynajmniej grama to powinniśmy mieć tak na spróbowanie. Znowu coś się tu, kurde. Gdzie ja tutaj się... Eś ty syno, ale żeś wpadł. Patrzcie, nawet w takim potoku idzie ta wytrzymałość. Znaczy potoku, to bardziej jakaś smródka jest. Bursztynu to ja raczej nie znajdę, bardziej gówno. Dobra. Czy ja mogę tutaj wleść? Mogę. No i co? O, jakieś dziewoje. Potencjalny klient, handluj. Okej, okay, dobra, ten by chciał metę by chciał, ale no nie mam, a pani? Marysie, ale też nie mam. Dobra, nieistotne. Przygotujemy się do tego, oczywiście. O, matko i córko. Ujrzyma papelus. Niechcący, no. Dobrze, zdrowie powinno się odnowić. Lecimy dalej. Co tutaj trzeba? Zdeponuj pieniądze, to tam polecimy, a to? Pozyskaj informacje o dostępnych kryjówkach. Dobra. Najpierw kasa, bo za dużo jej nosimy przy sobie. Czyli podejrzewa... O, patrzcie, śmietniki. Kontenery. Poprzednio to my żeśmy... trzepali takie śmietniki, nie? Paniusia sobie coś tam jara. Dobra, jeszcze jakoś... For sale, o! Bożeż ty mój. No właśnie tam. No i teraz? Jak tu się teraz dostać? Czy jestem w stanie skakać... Nie, dupa Jasia. Naokoło. Pójdź, Pabelus, normalnie powiem ci szczerze. I taki mało skoczny, mało ruchawy. O, masz. A, czyli to tam. Dobra, nie zwalmy się z tego. Czyli źle pobiegłem. Ależ to jest... Nie no, powiem tak, zaśmiecone to jest okropnie, ale wykonanie tego całkiem niezłe, jeżeli chodzi o twórców. No dobrze, otwórz, czyli tutaj do skrytki nie... Do skrytki nie wrzucamy, tak jak w jedynce. Chciałbym wpłacić pieniądze na moje konto. O. Aha. Możesz też wypłacić z niej trochę gotówki, jeśli chcesz. Dobra. Czyli której skrzynki, kuźwa? Czekajcie, bo cholera nie wiem. Zdeponuj pieniądze. Ale o którą skrzynkę mu chodziło? A, to tu można wleść. Czekaj, jeszcze raz, powiedz mi. Użyj ty... A, tej półki tam, dobra. A ja skrzynki, kuźwa ty... Dobra. Wpłacamy. Czyli to? Elegancko. No dobra. Mamy 309,5 tysiąca. No nieźle. Niech będzie. Dobra, co dalej? Teraz te skrytki, nie? Pozyskaj informacje o dostępnych kryjówkach. Tak, bo to też na tej wyspie jest. Czyli tutaj trzeba kicać. No, to skoro już tu jesteśmy, to oczywiście. A czemu to mi się na mapie nie wyświetla? Znaczy na minimapie. Biegnę na górę. Nie wiem, na ile mi się to opłaci. Za chwilę pewnie będę znowu musiał skądś skakać. Ale biegnę. No już, Pabelusku, sapiesz? Czy to u tego ziomka mam pozyskać te informacje?
Pedro Alvarez. Markus mnie przysłał. Coś związanego z miejscówkami na sprzedaż. Jestem teraz na urlopie, ale mój kolega cię oprowadzi. Mamy kilka małych lokali na sprzedaż na archipelagu. Oznaczę je na twojej mapie. Dzięki. Gdzie znajdę tego gościa? Aha, you call him when you are at one of... Dobra. Jamal Thompson. Dobra, kryjówki pomagają rozwijać biznes i organizować skomplikowane struktury pracownicze. O! O! Czyżbyśmy pracowników mogli tutaj odwiedzić sklep meblowy? Może za chwilę, może chwileczkę. Co nagle, to po diable. Co my tutaj mamy w ogóle za czachy? Odwiedź sklep meblowy. Kup nową kryjówkę. Aha, tu też kup nową kryjówkę. A tu? A, też kup nową kryjówkę. W sumie, szczerze powiedziawszy... Bo to jest... archipelag. Tutaj jest ten nasz bunkier. Chodźmy najpierw do sklepu meblowego, co? W lewo. Jakoś. Bo skoro tak... Aha, filunia, to raczej tutaj będzie. Coś tak czuję. Sklep meblowy. Kuźwa, jednak nie. Ja to mam pecha dzisiaj. Dobra, nie biegaj po balusek, bo za chwilę się zwalisz, znowu nogę złamiesz, pałkę poturbujesz i tyle z tego będzie. Jeszcze na dół? No, Jezusie mój. No dobra. Czekajcie, jedna rzecz. Aha, te czerwone gamonie mi się nie wyświetlają tu na mapie, szkoda. Czy to jest ten sklep meblowy? O, ale tu i ciuchy są. To nie jest sklep meblowy, to są ciuchy. Sukienki można kupować też. O! Dobra, nie wiem, oni tam jakieś interiery załatwiają. A tu? Tu są meble. Dzień dobry. Nowa lokacja dodana do mapy. Okej, okay. Co dalej? No dobrze, odwiedź sklep meblowy. No ale to już odwiedziłem, no. Może trzeba by zagadać. Hello. Check out my offer. O, dobra, i teraz. No dobrze, no mamy tutaj jakieś mebelki, elegancko. O, jakaś kuchenka, jakiś telefon. Co to jest? Regał. Oświetlenie, jakieś dekoracje. Proszę uprzejmie. Zamek do drzwi. O, dodatkowy solidny zamek do drzwi. Invalid type. Kurde, jaka nazwa. No dobrze. Elegancko. Elegancko. No dobrze, czyli tu już wiemy, co, gdzie, jak i dlaczego. Odwiedź sklepy z meblami, aby kupić meble i dekoracje do swoich kryjówek. Nie wiem, na ile jest to takie bardzo potrzebne. Natomiast... wiecie co? Przejedźmy się może w końcu autobusem. Tu jest przystanek. O, jest też budka telefoniczna, więc możemy odsłuchać wiadomości. Pani to tutaj co robi? Wrzuć pieniądze, by użyć budki. Aha. Wybierz ilość minut, jakie chcę zapłacić. A ja bym chciał, nie wiem, kuźwa, 5 minut. Markus. Jo, słuchaj, mogłeś odebrać. Yo, man, listen up. A, silnik dowodzi z naprawy. Also, Lonzo mentioned a friend of his who has some cheap houses for sale. Maybe it's worth looking into, huh? Out. Trochę za dużo minut wziąłem. I Jamal. Yo, my man. I'm preparing a big fiesta and I need something special to make it epic, ¿entiendes? I'll share the details when we meet. See you soon. No dobra. To odebraliśmy, to trochę za bardzo tutaj wziąłem i tego. Zupełnie niepotrzebnie. Co to jest? Spotka się z Jamalem, okej, okay, a tu? No to jest ta nowa kryjówka. Nie dadzą mi się przejechać, kuźwa. No nie dadzą mi się przejechać. Co za porażka. Dobra. Trochę w prawo. O, to mogę tędy przejść? Słuchajcie, zapiszmy, bo... Aha, zapisz i kopia zapasowa. Dobra, kontynuuję. Teraz nie można zapisać gry? Dobra, łanko się dead, no, idziemy na pałę.
W tunelu to tak trochę niebezpiecznie, bo wiadomo, jak oba wyjścia obstawią, to będzie lipa. Natomiast tu już coś jest, więc chodźmy tutaj na górę. Czy to jest ten Jamal? Tak. 15 blantów na imprezę. Dobra, za ile zapłacisz? Dobra, pasuje. Yeah, look, sometimes you'll gain special clients that'll make larger and more fancy orders. To gain their attention, work your demand up for certain drugs and areas. Wytwórz i dostarcz blanty. Dobra. Specjalnie klienci dają ci możliwość zarobienia większych pieniędzy na jednej transakcji. Zamawiają większe ilości różnych rodzajów towaru. Dobra. Dobra. Ale czy to jest na czas? Chyba... Czekajcie, sprawdźmy telefon. Nie wydaje się. Ale trzeba będzie, słuchajcie, jakieś tutaj papierki ogarnąć. Mamy uzbierać 50 koła na naprawę laboratorium. Ciekawe. Złóż własnoręcznie stolik. Na co to kurwa, ja meble z Ikei zamawiam? Co to za kuźwa te... Jakieś dziwne zadania. Dobra, cóż to takiego jest? Nie, to nie to. A tu co to jest? Mogę się przepłynąć? Prom, o. Elegancko. Płacisz 85 za podróż barką. Ja kurwa się jeszcze nie zgodziłem. No dobra, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj jest jakaś chałupina, tak? I to jest na sprzedaż, czy... Nie, to nie tu. Gdzie tutaj mogę znaleźć coś na... Nie wiem, tutaj coś jest. Cholera, nie wiem, w śmietniku? O co im się rozchodzi z tym miejscem? Kup nową kryjówkę. A nasrał na to pies, kurwa, i przyklepał, idę do domu i ja chcę się przejechać autobusem. W końcu. Tyle biletów mam przy sobie autobusowych. I nie pozwolą mi, no. A tam, jak pojedziemy tym autobusem, to jak wysiądziemy sobie na małej wyspie, to tam jest też chałupa do kupienia. O. I ja chcę tutaj. Proszę, archipelago. O. No. No, dawaj, bo ja chcę tu. O. Nie mogłem w to kliknąć. Traveling. No dobrze, latarki pomagają w nocnej eksploracji. Tak, kuźwa. I pomagają innym nie namierzyć. I takie, kuźwa. Co, oni nie wiedzą o tym? No dobrze. A można tak szybciej? To ja już bym chętnie wysiadł. Ja coś mam kliknąć? Halo, Mietku? Ciemność widzę. 10 years later, kurwa, dojechałem, no. No dobrze, proszę państwa. I teraz... Tu jakaś chałupina niby jest na sprzedaż. Czy to jest ta? O, no i elegancko. Za ile? Nie posiadasz tej kryjówki. No dobrze, no to ja bym chciał. Open, close, install a window. Aha, czyli chwileczkę, może na tablicę trzeba. Obejrzyj posesję. No pewnie, że chcę obejrzeć. No dobrze, i co my tutaj w tej chatce mamy? O, ten gościu mnie wystraszył. Dobra, tu można zrobić sypialnię. Albo kibel. Rozmawiaj. Rozważam kupno. O ty, synu mój. Nie jestem zainteresowany. Tak, spadam. Przynajmniej wiemy, ile to kosztuje. To ile by kosztowały większe? Czyli ja za mało zarabiam. No dobra. I teraz co?
I teraz my byśmy potrzebowali troszeczkę skoncentrować się. Czekajcie, no kupuj. Aha, dobra. My potrzebowalibyśmy skoncentrować się na produkcji jakiejś. Mamy te 15 blantów dostarczyć. Natomiast mamy też 50 koła uzbierać na naprawę laboratorium. Tutaj nie wiem, dlaczego mam własnoręcznie stolik składać. Idź do swojej kryjówki i kup stół DIY w trybie mebli, aby odblokować nowe przepisy. No dobrze. Kiedyś tam ogarniemy. Tutaj wymagane 30 tysięcy, żeby odebrać silnik do łodzi, a przy sobie mam 81. Dobra, to można zrobić nieco później. Ja na razie potrzebowałbym... O kurwa. Nie, będziemy się walić z nim. Dobra, kurwa. A mogę uciec? Ty kurna, normalnie, ty jak miglanca wziąłem i tego? I mu wpierdol. Spuści, patrz, kurwa, gotowe żeśmy mu. No i gitara. Ale uciekajmy. No, czyli widzimy, że już nas tutaj nieco zaczepili na blokadzie. Cholera, muszę się na górę jakoś dostać. Jak to się tam? Może tu jakieś rozwidlenie? Czy coś? A, to dobrze, bo ja nie w tę Majkę pojechałem. Poleciałem. Co z tym ziomkiem? Dobra, ten ziomek po prostu wziął i zniknął. To już jego problem. Natomiast my ciśniemy tam do tej naszej kanciapy. Ja sobie przygotuję trochę towaru tak, żeby można było coś zarobić. Kuźwa, ty, ja się... Znowu się zgubiłem. Natomiast później... No później zarobimy, nie? Matko i córko. Gdzie ja się gramoliłem? Pod maszt. Ale widok jest cudowny. Gdzie ja mam iść? W drugą stronę zupełnie. A to ja nie na tej wyspie jestem, kuźwa. Ja szukam mojej kanciapy, kurwa, ale to nie na tej wyspie. Dobrze, to nic. Nie. Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że tu jesteśmy, bo my jeszcze musimy skoczyć w takim razie po te papierki, kuźwa, do blantów. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo pewności nie mam. Mam nadzieję, że się nie, gdzieś tam nie zabiję po drodze. Ale... Ślizg dobry. No dobra. Teraz tak, sklep. Idziemy do sklepu. Oj. Tu jest wejście, synu. Dzień dobry panu. Chciałbym coś kupić. No i co? Aha, ten tutaj nie ma wody. Dobra. Teraz bletki. O, to może się przydać. Nie, to tutaj się daje. Na maksiorka. Confirm. Dobra, co ja tam jeszcze bym potrzebował? Etanol. Też już wezmę, bo... To się też może przydać. Nawóz to już cały zniknął. Plastikowe woreczki też wezmę. Taśma klejąca też mi się może przy... Żebym tylko za chwilę, wiecie. A to? Folia stretch. Do pakowania substancji. Dobra, może być. Co jeszcze mogę? Gruba gotówka. Może niekoniecznie. Kupmy to wszystko. No i ładnie. Goodbye, friend. Teraz potrzebuję dostać się jednak do mojego laboratorium. O, tu jest przystanek. My musimy tutaj na tej małej wyspie odkryć jakiś przystanek, o ile jest, bo może i nie być. Natomiast tymczasowo przebiegniemy sobie gdzieś jakoś tutaj tak, żeby dotrzeć do tego przesmyku, do tej mielizny.
Czemu ten pytajnik tu cały czas jest? Ja tego nie rozumiem. A mi ciągle tylko na minimapie bierze i fałsuje za cyfistość, bo ja już tam byłem, ja już rozmawiałem z pigułą. I powiedziała wyraźnie, że mamy wrócić wtedy, jak się tam... jak będziemy potrzebowali pomocy medycznej. Ale że na razie nie potrzebuję pomocy medycznej, no to... to nie idę. Potrzebuję innej pomocy. Ale ona nie świadczy takich usług. Więc nie chodzę. Proste. Dobra. No, odzyskaj już tę energię. Dobra, możemy lecieć dalej. Proszę Państwa, myślę, że już dobiegnę samodzielnie. Natomiast klientela nie będzie nam tutaj składała. Teraz zamówień jest 21. Będę miał czas na przygotowanie różnego typu substancji odżywczych, wysokogatunkowych środków odurzających niskiej jakości. I pohandlujemy. Przede wszystkim trzeba naumieć się robić te blanty i dostarczyć Jamalowi. Ale to w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.